Wszystkim chciałem pozdrowić Forum Młodych Klubu Katolickiej, Klubu Inteligencji Katolickiej, że również młode osoby uczestniczą. To jest to ważne, żeby kultywować i przekazywać pewne wartości od Państwa, żeby więcej osób młodych też włączało się w nasze wspólne dzieło. Gościem dzisiejszego spotkania jest pan Marek Franczak, syn ostatniego przedstawiciela konspiracji niepodległościowej, ostatniego żołnierza niepodległej Józefa Franczaka, który zginął. Aplauz jest jak najbardziej wskazany, tak, bo mamy naprawdę wybitnego przedstawiciela, wybitnego gościa. Bardzo się cieszymy, że pan Marek przyjął zaproszenie i tutaj podzieli się z nami swoimi doświadczeniami, bo proszę państwa, to nie będzie klasyczne spotkanie z historią, że spotykamy się z osobą, która jest wykształcona, ma doktorat, czy jest profesorem z danej dziedziny, natomiast spotykamy się z doświadczeniem historycznym, z osobą, która poprzez to, co przeżyła, co słyszała, jak wiele dowiedziała się o swoim ojcu, przekaże nam tą tradycję i te wartości, które myślę, że z postacią Józefa Franczaka są nieodłącznie związane. Otóż ja na początku pozwolę sobie przedstawić krótki biogram Józefa Franczaka, tak abyśmy później, oglądając film, w sposób przejrzysty i klarowny mogli pewne fakty kojarzyć. Natomiast później przeprowadzimy taką rozmowę z panem Markiem. Myślę, że pan Marek wspominał, że ma lekką tremę, ale tutaj proszę się nie tremować, są sami swoi, także panie Marku, myślę, że będzie nam miło się rozmawiało, konwersowało. I potem myślę, że na koniec już standardowo zakończymy pytaniami do naszego gościa. Jeżeli państwo będą takowe mieli, może coś się państwu nasunie w trakcie naszych rozważań. Otóż Józef Franczak był sierżantem Wojska Polskiego, uczestnikiem wojny obronnej Polski z 1939 roku. Później był związany ze strukturami ZWZ, AK, ostatnim żołnierzem polskiego podziemia. Zmarł, proszę sobie wyobrazić, 21 października 1963 roku. Także bardzo długo jeszcze walczył po tym, jak druga wojna już dawno się skończyła. Wybuch takim wydarzeniem, które związane jest z globalnym wydarzeniem, jest wybuch wojny kubańskiej, konfliktu kubańskiego. Natomiast w Polsce jeszcze był ostatni, była osoba, która jeszcze walczyła o niepodległość. Po ukończeniu szkoły podoficerskiej w Centrum Wyszkolenia Żandarmerii w Grudziądzu przydzielony został do plutonu żandarmerii w Równem. Tam została go wojna. Po 17 września 1939 roku aresztowany przez Sowietów. Zdołał uciec z niewoli. W 1940 roku wstąpił do ZWZ, a następnie do AK. Działał w podziemiu do 1944 roku. W 1944 roku jako oficer został przymusowo wcielony do 2 Armii Wojska Polskiego. W styczniu 1945 roku, będąc świadkiem wydawania i wykonywania wyroków śmierci na AK-owcach, w Kąkolewnicy miało to miejsce, zdecydował się na dezercję. Wkrótce NKWD zaczęło go szukać i rozpoczął się 18-letni okres ukrywania się przed władzą. Józef Franczak, pseudonim Lalek, Laluś, brał udział w wielu zamachach na tzw. utrwalaczy władzy ludowej, milicjantów i żołnierzy formacji bezpieczeństwa. Kilka razy był ranny, a raz aresztowany. W czerwcu 1946 roku Urząd Bezpieczeństwa zrobił w okolicy, w której ukrywał się Franczak, wielką obławę. Po zatrzymaniu kilku osób, w tym Lalka, który miał jednak dokumenty na inne nazwisko, ubecy pojechali do wsi Chmiel na wesele. Kiedy po zabawie ciężarówka z aresztowanymi jechała do Lublina, partyzanci rzucili się na będących pod wpływem alkoholu ubeków. Obezwładnili ich i zabili 5 z nich. Sygnał do akcji miał dać właśnie rzeczony Lalek. W 1947 roku dołączył do oddziału żołnierzy podziemia niepodległościowego, dowodzonego przez słynnego kapitana Zdzisława Brońskiego Uskoka. Łapanka w okolicach Chmielu była związana z poszukiwaniami lwa Antoniego Kopaczewskiego, kierownika Inspektoratu Lubelskiego WIN. Kilka miesięcy później, w wyniku donosu i obławy, lew został zastrzelony, gdy uciekł z konspiracyjnej kwatery. W podpalonych przez UB zabudowaniach wskutek zasadzenia zmarło kilka osób, m.in. 4-letnia córka gospodarzy. Lalek dokonywał później zamachów na współpracowników organów bezpieczeństwa, w tym także cywilnych donosicieli. Jedną z akcji było wykonanie wyroku na Franciszka Kasperka, PS Hardy, byłego partyzanta podziemia niepodległościowego, który po ujawnieniu się w 1947 roku przyczynił się do aresztowania innych działaczy niepodległościowych, m.in. Babinicza,
i śmierci także swojego byłego dowódcy, Zdzisława Brońskiego Uskoka. Razem z Wiktorem Stanisławem Kurcewiczem również Lalek zabił innego konfidenta, chłopa Franciszka Drgałę, który wydał wcześniej UB dwóch partyzantów. Donosy Drgały o tyle były niebezpieczne, że groziły przede wszystkim dekonspiracją całego kierownictwa lubelskiego podziemia antykomunistycznego. Franczak dowodził kilkuosobowym patrolem zbrojnym, do zadań którego należało wykonywanie kar chłosty lub śmierci na tajnych współpracownikach UB i członkach PPR-u. I jedna z chyba już z ostatnich akcji Lalka to jest 10 luty 1953 rok, kiedy to z Wiktorem, czyli Stanisławem Kuchcewiczem i Zbigniewem Pielachem Felkiem przeprowadzili akcję na kasę gminnej spółdzielni w Piaskach, aby zdobyć fundusze na przetrwanie zimy. Akcja nie udała się, kasjer zdążył wezwać na pomoc milicję. W starciu z milicjantami zginął Stanisław Kuchcewicz, czyli PS Wiktor, ostatni dowódca Franczaka. Jego los podzielił wcześniej Hieronim Zapora Dekutowski, Zdzisław Uskok-Broński i wielu innych. I tak naprawdę od 1953 roku jest to ważna cezura w dziejach, w biogramie Lalka, dlatego że od tej pory rozpoczyna już na własną rękę działania tak naprawdę. I przez następne 10 lat ukrywa się po prostu i walczy bardziej nie bronią, co walczy duchem z oporem komunistycznym, z władzą komunistyczną. Nie ujawnia się w czasie amnestii w 1956 roku. Skazany jest na banicję i wyjęty spod prawa przez ówczesne władze, aż do 1963 roku ukrywa się, będąc tym niezłomnym symbolem stając się tym człowiekiem, który tak naprawdę w Polsce najdłużej stawiał opór przeciwko komunistom. Był oczywiście jedną z najbardziej poszukiwanych osób w kraju. Formalnie rozpracowanie Józefa Franczaka rozpoczyna się już w 1951 roku, także proszę sobie wyobrazić, 12 lat poszukiwań przez UB, przez Urząd Bezpieczeństwa, w ramach operacji o kryptonimie Pożar. Operacja ta została bardzo dokładnie opisana przez historyka IPN doktora Sławomira Poleszaka, który poświęcił temu publikację naukową. Mówi się o tym, że próbowano ulokować przy Lalku około 27 tajnych współpracowników, a w ogóle osób, które były zaangażowane w to, aby zdekonspirować Lalka, to jest od około 100 do 200 osób, dlatego to jest ogromna rzesza siatki komunistycznej, która próbowała poradzić sobie z Józefem Franczakiem. Ostatecznie Franczak zostaje zdenuncjonowany przez Stanisława Mazura, krewnego swojej żony, który był tajnym współpracownikiem SB o pseudonimie Michał. Zresztą o tym będziemy rozmawiać. I tak naprawdę ta ostatnia już data związana ze śmiercią to jest 23 października 1963 roku. Następuje śmierć Józefa Franczaka i późniejsze losy jego już są związane z trzecią RP i próbami rekultywacji, odnowienia pamięci tej wybitnej, zacnej postaci. Panie Marku, ja chciałbym pana najpierw zapytać o to, jak pan wspomina ojca, bo wiemy, że pan urodził się w 1958 roku, więc jako pięciolatek co najwyżej znał swojego tatę. Czy jakie są z tego najwcześniejszego okresu dzieciństwa wspomnienia związane z ojcem? Nie mogę powiedzieć, że znałem. Bo nie było takiej możliwości, żeby mi przedstawiono ojca, pokazano. Mam tylko takie wspomnienie, no to czy miałem 4 czy 5 lat, była kupka zboża przy lesie, bo mieliśmy pole, z dziadkiem, z mamą pojechaliśmy. Wyszedł mężczyzna z tej kupki i postał chwilę i poszedł do lasu, no to było przy lesie. I to taki zamazany obraz, no wiem, że był mężczyzna, a dopiero no, po iluś latach mama powiedziała, że to był ojciec, a nie miałem tak bliżej, żebym twarz widział czy cokolwiek, to nie miałem możliwości. No i tego pan jeszcze nie może pamiętać, ale kilkakrotnie na rękach ojciec miał pana jako jeszcze niemowlę. No, podobno oglądał, co to wyrośnie za ziółko ze mnie, bo siostra mamy mieszkała za lasem, tak zwana Stefanówka, i to przez las trzeba było jechać około 2 km, więc w niedzielę dziadek zakładał konika, mama siadała i jechali rzekomo do córki, do siostry. No ojciec w lesie czekał i tam nie oglądał. Jak to wygląda? Tak to wygląda. A mama nazywa się Danuta Mazur, prawda? Tak. I do 90 roku pan również miał tak, nazwisko tak. Matki. Jakby pan mógł trochę rozwinąć ten temat? No wszyscy widzieli, wiadomo, w okolicy wszyscy widzieli. To była tajemnica profesjonela, że
kim jestem. No ale pro formę, no tak mi zapisał dziadek, no i mama cały czas, jak ci ubecy przychodzili, to jest, no czyjś tam syn i koniec. Ale jako tako nie przyznała się, że jestem synem Franczaka. I dopiero w 92 roku zmienił pan... Tak. Na wniosko, tak. No, wstąpiłem w ustalenie ojcostwa i to dopiero wtedy. No jeszcze ciekawa rzecz, bo w sądzie to były takie numery, że kazali mi pisać ogłoszenie do gazety, żeby... Mimo, że miałem kartę zgonu ojca, żeby się zgłosił, jeśli żyje, żeby się zgłosił. No to adwokat no, w końcu śmieszył ten sąd, no, mówi, no skoro macie dokument, że nie żyje, a wysoki sąd jeszcze wymaga, no to to już tak było trochę kpina. Mama nie była w związku formalnym z tatą, rozumiem, tak? Tak, tak, nie była. Proszę powiedzieć, dlaczego nie zawali sakramentu małżeństwa? Chodzili do księdza, u nas był ksiądz Witkiewicz, chcieli tutaj w kościele kapucynów, no ale z tego co mi mama mówiła, że księża obawiali się, no bo były ogromne represje i tam nawet w parafii, czy jakiś świeży grób był, czy po jakiejś strzelaninie coś, to ksiądz normalnie ostrzegał dziadka, że uważajcie, bo przychodzą, sprawdzają wszystkie księgi kościelne, wszystko, także... No bali się. Pan nawet, że do Lublina, tutaj do kościoła dominikanów próbowali namówić księdza, no, aby udzielić sakramentu małżeństwa, ale nie udało się. Nie udało się. No. Wszyscy się obawiali jednak, to wiadomo, jakie to były represje związane z tym. No, a w ramach tego, jak pan dorastał, to jakoś mama informowała pana na temat ojca, czy próbowała... Nie, no tak, to już i mama, i no, po śmierci, to już miałem 8 lat, poznałem ciocie, no, siostry ojca, brata ojca. Już utrzymywaliśmy stosunki takie rodzinne. Mhm. A jak to wyglądało, jeżeli chodzi o takie relacje ze swoimi rówieśnikami w szkole? W szkole rówieśnicy doskonale wiedzieli, kim jestem. I ja od kolegów, czy tam od sąsiadów, nie odczuwałem jakichś takich... Nauczyciel historii tam mi trochę dopiekał. Właśnie to jest taki znany... No dopiekał mi, bo... Ja byłem, dobrze się uczyłem w sumie i byłem jednym z lepszych, no ale on był wiadomo kim. Kiedyś pan nawet coś powiedział na temat 17 września i strasznie... Tak, no to uszy mi on był brywał, no w każdym bądź razie. No to jeden, no, a powiedzmy dyrektorem, ten dawny kierownik szkoły, był przyzwoitym człowiekiem i pozostali nauczyciele też jakoś nie dawali mi odczuć, że różnię się od rówieśników czymś. Mhm. A mama pielęgnowała od początku w panu taki etos ojca, mit tak, no, bohaterski? Ja byłem małym chłopcem, to już umiałem wszystkie piosenki partyzanckie śpiewać. Mhm. A w ramach tego na pewno, jak pan dorastał, to chciał pan się coraz więcej dowiedzieć o ojcu, sięgać do jakichś nowych źródeł, bo... No, ale to właśnie dowiedzieć się, od kogo można było się dowiedzieć, od znajomych ojca, od ludzi, którzy go ukrywali, chociaż też niechętnie niektórzy dalej mówili, ale było dużo osób, z którymi rozmawiałem na ten temat, kolegów, znajomych ojca, u których się ukrywał, czy takich znajomych i wszyscy pozytywnie wyrażali się o ojcu. Pomimo tego, że jak wspominałem o tej akcji w Piaskach, to też po tej akcji w Piaskach nastąpił pewien jak gdyby zwrot w jego postępowaniu, w postępowaniu pana ojca. Natomiast warto zwrócić uwagę na to, że też jak gdyby negatywna tutaj strona ubecja próbowała działać, konsekwentnie zdekonspirować pana ojca i szerzyła negatywny PR. Tak. W jakiś sposób? No wiadomo, to... Wszystko, pan przypominam sobie jeszcze, nie wiem, to był dzień, ja lubiłem czytać gazety, ale co to było, Sztandar Ludu, czytam i wypowiadał się, to był dzień święta milicjanta, czy coś takiego, późniejszy admirał Sobiesiak, notabene tam pochodził z Piraszkowic, niedaleko od nas, doskonale z ojcem się znali, no ale ten poszedł na Wołyń, z rolnika zrobił się kontradmirał. No, mądrzy ludzie byli tacy.
No i powiadał, że już po wojnie, on wracał z rodzinnych wsi i jadąc przez Borek, bo to przed Piaskami taki lasek Borek, został ostrzelany przez bandę Franczaka. No. A jeszcze chciałem się pana zapytać, jak wyglądała sytuacja po tej cezurze Piaski 53 rok, jak ojciec próbował walczyć? Bo zmieniła się sytuacja, już nie był w żadnym... Zmieniła się sytuacja, ojciec to już nastawił się na przetrwanie. Proponowali, no z opowieści mamy, wiem doskonale, że przyjeżdżali ubecy, mówią, że obiecywali Złote Góry i wiadomo, że żeby się ujawnił. No mówią, cytuję dosłownie, że to jest wartościowy człowiek, że mądry, że on się przyda. No wiadomo, o co chodziło. A ojciec chciał tylko tyle, że on się ujawni, zgadza się, ujawni się wszystko, tylko pod jednym warunkiem, żeby mu zagwarantowali, że nie będzie torturowany. Bo mówi, ja jestem tylko człowiekiem i mówi, a nie chcę, mogę się złamać, a nie chcę zdradzić tych ludzi, od których doznałem tyle dobroci, którzy mi pomagali. Bo mówi, pójdę siedzieć, a tego nikt mu nie chciał zagwarantować. Wiadomo, że aby tylko dostali swoje łapy. A jakie metody konspiracyjne stosował pana ojciec? Jakie metody stosował? Bo tak długo, żeby utrzymać w konspiracji się, to jest naprawdę na skalę światową jest to ogromny dorobek. Tak, ojciec nie kwaterował dłużej jak dzień, dwa. Szedł zupełnie gdzie indziej. Miał, jak czytałem w IPN-ie, około 200 melin. Ludzi, którzy mu pomagali dosłownie. O których widzieli ubecy. No bo, a o tych, którzy nie widzieli, to na pewno było też około 200. No bo, czy to prawda, że zdarzały się takie przypadki, iż osoby, które kwaterowały, zgadzały się na współpracę z SB, potem najlepszym przykładem o tym? Tak. Byli tacy, Lipa, taki Wąsik Stanisław ze Stryjny, no, brali go do Borku, wyprowadzali to bronią, to pieniędzmi straszyli, no wiadomo jakie były ich metody. No ale upuszczali i oni mówili ojcu, no słuchaj, możemy się umawiać, ale tu jesteś spalony, no i proste. No, to już była tak masowo, była nagonka, że czytałem w akta z IPN-u, że ugryzł tam dziewczynkę pies, no to żeby nie dawać mandatu, to powiedzieli, my ci to darujemy wszystko, czy tego, za tego psa, że szczepiony, czy nie szczepiony. Tylko powiedz coś o Franczaku. No, po prostu na zasadzie listu gończego. Tak, to już działa sprawa. A jak już jesteśmy przy temacie dekonspiracji, no to też jest bardzo ciekawy wątek dotyczący TW Michała. To jest pana krewny, tak? Tak. Stryjeczny brat mojej mamy. No dość bliska rodzina. No, przez szosę mieszkała jego mama. Jego dzieci bawiłem się z nim. Stanisław Mazur. Tak, Stanisław Mazur. Jego dzieci przyjeżdżały tam do tej babci na wakacje. On z Lublina na Wapiennej mieszkał. Przyjeżdżałem na wakacje, no w moim wieku, mojej rówieśnicy było ich czwórka, no czwórka tych dzieci. Bawiliśmy się razem, no wszystko, no niestety. Pierwsza akcja dekonspiracji Lalka się nie udała ze względu na to, że... Zawiodła ich łączność, ale na tyle TW Michał, czyli Stanisław Mazur był spostrzegawczy i bystry, że zapisał numer... Tak. Numer motoru. Tak. I potem wiedzieli później, do kogo się udać. Do kogo się udało? Do Becia. Do Becia. To był motor Becia Wacława z Kozic. To było bardzo proste ustalić wtedy. W tamtym okresie było tyle tego sprzętu zmotoryzowanego, że bez problemu to ustalili. Utoczyli. I zginął od serii z Kałasznikowa. Kilka ran postrzałowych. Natomiast jak gdyby kapusiem czy denuncjatorem został uznany pan Jan Beć, tak? Na Becia, tak, no wiadomo, wszystko na Becia. Jeszcze UB to rozgłaśniało, nie dementowali tego, podsycali, no po co mają wydawać swojego... Nawet jakieś produkowane były specjalne fakty, tak? Tak, takie tam medialne. Puszczali
aby zdyskredytować pana Jana Becia. I to odium tak naprawdę funkcjonowało aż do XXI wieku, dopiero w 2006 roku IPN stwierdził, że jednak istniał tajny współpracownik o pseudonimie Michał. Co prawda moja mama osobiście nie wierzyła w to, że Beć wydał, że to Beć był. I powtarzała mi w późniejszych latach, że mówi, nie wierzy w to. Bo tam miał się spotkać jeszcze sąsiad, taki Kazimierz Mazur. To był okres, no październiku to były wykopki i on, byli na polu razem i mówi, ja zaraz odejdę. Ale było słychać strzały i później właśnie ten TW Michał mówi, bo to też rodzina była i mówi, no Stachu, ale bo on też miał być ten Michał tam. Tak. I mówi, dlaczego ty nie byłeś? No bo nie mogłem, a dlaczego ty nie byłeś? No ale przywódca i mówi, no nie będę cytował, dobrze, ha, nie był, bo by się ty śledzia zjadł. I właśnie ten Mazur też mi mówił. To mówi, Marek, nie wiesz w to. Ja nie wierzyłem, bo tym bardziej, że spotykałem się z tym Beciem Wacławem, rozmawialiśmy. Gdybym wierzył w to, to bym się nie spotykał z nim, prawda? Natomiast po śmierci ojca jeszcze spotykał się pan z TW Michałem, znaczy miał pan tak, jakąś relację. Tak, spotykałem, dostałem mieszkanie w Chełmie, to jeszcze boazerię robił, bo on trochę stolarko się parał i no był perfidny, no gdybym wiedział, to ja... Nic panu nie powiedział na ten temat, nie wraca do tematu. No, gdybym był świadomy, to ja bym go udusił w nocy. No. Mimo, że grzeszę w tej chwili, no ale... W swoich grzechach. Ta zadra siedziała w sercu. Przejdźmy może do tematu związanego z upamiętnieniem, z formą upamiętnienia pana ojca i z pomnikiem, który teraz znajduje się w Piaskach. Jak doszło do powstania tej inicjatywy? No to dzięki lubelskiemu winowi, Stowarzyszenie Win z Lublina. Tu jest pan Henio. Ja powiem, jak to powstało, bo ja rękę przyłożyłem. To pan Henio też brał w tym udział. Także to była zasługa winu lubelskiego. Przy okazji powstania tego pomnika doszło do incydentu związanego z pana mamą też. No napadli, wywalili drzwi. No nic jej tam nie zrobili, tylko drzwi wywalili, zabrali, poduszkę wyciągnęli, pieniądze zabrali. Czyli nie był to napad o charakterze rabunkowym, bardziej zastraszenie. Nie sądzę, żeby, bo gdyby to był napad rabunkowy, to by więcej szukali. Józef Franczak został pochowany na cmentarzu przy ulicy Unickiej w grobowcu. Nie, tak? W grób ziemny, grób ziemny był owinięty w prześcieradło, rzucony był do tego, do bez głowy. Jak to się stało, że przeniesiono później zwłoki pana ojca? Ciotka się zainteresowała i wystąpiła o ekshumację, no, wyrazili zgodę. No i w ten sposób przenieśliśmy do Piask. I okazało się, że jednak zwłoki nie były w kompletnym stanie, bez głowy. Bez głowy. I co się stało z tą czaszką? Trudno powiedzieć. Ta czaszka chodziła, tak jak czytałem, prokuratura IPN prowadził śledztwo. To chodziła od tego do tego i w końcu ślad się urywa, nie ma. Najprawdopodobniej słyszałem, że trafiła do Akademii Medycznej, tam do prosektorium, tak? I potem ślad zaginął. Trudno, nie ma w dokumentach tego nigdzie, że trafiła tam. Był taki kapitan Franciszek Mazur, czy co, nie pamiętam nazwiska, przejawia się w tych dochodzeniu IPN-owskim, gdzie on był później oskarżony o to, że właśnie bo kto miał złote zęby, z tych czaszek wyrywał złote zęby. I było tam śledztwo wewnętrzne jakieś prowadzone w tamtym okresie. No ale wiadomo, no, między sobą to się zatuszowało. Tylko jest wzmianka o tym. No ojciec miał chyba 3 czy 4 złote zęby wstawione. No bo być może, że to on też. Żył jeszcze jeden z tych ubeków, którzy tam właśnie mieli do czynienia z tą czaszką. Nie wiem, w Lublinie mieszkam, nazywał się Czystiakow czy coś takiego, takie nazwisko. No, ale prokuratura nie mogła go bo przedstawił wiadomo zaświadczenie o złym stanie zdrowia i chory. Bo wystąpił pan oczywiście do pionu śledczego IPN o próbę znalezienia. Tak, tak.
Jeszcze jakby pan mógł powiedzieć, jakie pamiątki pozostały panu po ojcu? Bo to po ojcu medalik mi został. Jedyne. I stary zegarek, który tam już nie chodzi. Nie chodzi mi, ale mam ten zegarek, medalik. To 3 lata temu oddała mi taka znajoma, tam ojciec dzisiaj ukrywał na kwaterze. Bo w nocy spał i już urwał mu się ten medalik i został. I mówi, może gdyby ten medalik miał dalej na szyi, może by przeżył, może Matka Boska by go uchroniła. No mówię, a tak stało się, jak się stało. Jak pan myśli, dlaczego, jaki był zamysł ojca w tej walki z komunizmem? Do czego on dążył? Przecież tak patrząc na zdrowy rozsądek, to już podziemie letnie niepodległościowe już chyliło się ku upadkowi. On był tym jedyną sztandarową postacią i jakie były jego cele? Jak on myślał? Jakie były jego założenia? Trudno mi powiedzieć, ale wydaje mi się, że jak cele, on liczył w dalszym ciągu na jakiś konflikt, że to się jednak załamie, ten ustrój narzucony siłą. No, sam widzieli ludzie, co oni robią z Polakami. I on nie mógł się z tym pogodzić. I do końca postanowił być wierny swoim ideałom. Tak. No, gdyby mu, jak mówiłem, zagwarantowali, miał jakąś nadzieję, że nie będzie torturowany, to on by się ujawnił, bo jak matka mówiła, że chciał wrócić do normalnego życia. Cieszył się, że ma dziecko, no ale niestety. W 2008 roku otrzymał pan z rąk prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Jest to dla pana ważne oznaczenie, symboliczne oznaczenie? Bardzo ważne jest. To jest jedno z najwyższych oznaczeń państwowych. I właśnie dzięki prezydentowi Kaczyńskiemu, który docenił tych ludzi wyklętych, niezłomnych, to właśnie dzięki niemu ci ludzie poczuli się dowartościowani. Dzięki niemu wprowadził tę ustawę, że mamy ten dzień żołnierzy wyklętych. No bo gdyby nie prezydent Kaczyński, no to myślę, że dalej to byłby taki jeszcze temat tabu. Myślę, że na razie tyle. Teraz przejdziemy do filmu, a potem będziemy kontynuować rozważanie. Drogi pan doktor Polesza, chciałem powiedzieć, że TW Michał otrzymał oczywiście wynagrodzenie od Służby Bezpieczeństwa 5000 zł za denuncjację Larka. I jak wylicza się, że w tamtych czasach około 1000 zł to było średnie wynagrodzenie, czyli pięciokrotnie wyższe apanaże uzyskał TW Michał. Jeszcze chciałem, panie Marku, zadać panu pytanie dotyczące tego, jak wspominają ojca przyjaciele, jakim był człowiekiem, jak na pewno pana to interesowało, jakim był człowiekiem takim od ludzkiej takiej strony? Jak najbardziej ludzkim. Koleżeńskim, lubił pożartować. Do kogo pan dotarł? Do jakich osób związanych ze środowiskiem pana ojca? No do najbliższych kolegów, do rodziny, do kolegów. Żyję jeszcze koło Krakowa. No, można powiedzieć w Krakowie. Taki kolega ojca, Szacoń Wacław, który też bardzo miło go ciepło wspomina. I no, siedział też 10 lat, miał 2 wyroki śmierci, no jakoś mu zdjęli to, ale odsiedział 10 lat. Jeżeli chodzi o próby upamiętnienia Józefa Franczaka, no to pierwszą taką nieformalną już w czasie komunizmu w 1962 roku powstaje, czy jeszcze za życia Lalka, powstaje dramat Herberta, Zbigniewa Herberta, naszego wybitnego poety, mniej znanego jako dramaturga, o tym samym tytule. Czy to już jest taka pierwsza... Oczywiście udało się, na pewno pan o tym wie, udało się obejść cenzurę i tak. Słuchowisko radiowe miało... Można było tego słuchowiska radiowego słuchać w polskim radiu i Herbert jak gdyby w zawaluowany sposób próbował podjąć temat konspiracji niepodległościowej. Natomiast pierwsze już w III Rzeczpospolitej, jak wyglądały próby upamiętnienia pana ojca? No pierwsza to była w
19 marca, no taka naprawdę udana wielka uroczystość w Piaskach. To jest rok 2006, tak? 2006, tak, gdzie był prezydent Kaczorowski, później tu w telewizji Lublin też było spotkanie, no to była pierwsza taka, no pierwsza i no chyba największa taka uroczystość, usunięcie pomnika za rok. To jak już jesteśmy przy tym, to może pan kilka słów powie o tym odsłonięciu pomnika, bo to jest naprawdę ciekawy wątek. Mhm. Proszę. Tatuś, właśnie twój tu ukrywany mojej cioci. Taka miejscowość Jadwisin, tam jest niedaleko Królewskich. Tu w Sobieskie wszedł na wojnę, podobno pod Wiedeń, to tamten to wojsko odpoczywało. I tam jest taki nasyp, to jakieś z 1,5 metra odsypana ziemia. I gdzieś jakieś 200 metrów na 200, tam rosną drzewa i tam właśnie była kryjówka. Ponieważ to było na wzgórzu, to był dobry taki wgląd w teren. To było na granicy Wyszywicy i Jadwisin. I to właśnie mojej chrzestnej mamy. Ja tam jeździłem na grzyby jako małe dziecko. Tam było bardzo dużo grzybów w tym lesie tutaj właśnie z Krynickim. I kiedyś swego rodzaju zaobserwowałem takie zjawisko. W pokoju ciocia zostawia jedzenie, ale to jedzenie nikt nie zjada. Więc ja pytam ciociu, na co to jedzenie? Ona mówi do mnie, cicho, coś ci powiem, nic nie mów. Ktoś pytał o takiego pana, nie widziałeś, nie słyszałeś. A to właśnie dla Ramczaka było przygotowane. Była taka sytuacja, że w stodole, tam było siano, czasami z siódmym bratem na tym sianieśmy spali. Tam były odbite dwie deski i wybrane takie miejsce, gdzie można było tam spać. Te deski tak się odsuwały, to trzeba było umiejętnie to robić. I właśnie było tak, że wyżeśmy spali, a tam tatuś pod spodem był, właśnie też spał. Jak była sytuacja taka, że mógł tam dotrzeć, a gdy nie mógł, to i to jedzenie zostawało. Więc zaszczepka była w pokoju spuszczona, zawsze okno można było pociągnąć, otworzyć i wejść przez okno do pokoju i właśnie ciocia go żywiła. A jak z tym pomnikiem? Jak doszło? Pomnikiem było tak, jak PiS wygrał, no więc nurtowało mnie to, ostatni partyzan tak długo się ukrywał, myślę sobie trzeba jakieś by coś zrobić, żeby pomnik powstał. Spotkałem takiego pana Milewskiego. I właśnie wspomniałem o tym właśnie partyzancie. Oj, mówię, to ja mam coś dla ciebie materiały. Był artykuł w najwyższym czasie właśnie o twoim tatusiu. Ja nakserowałem tego dość dużo i do Winu chodziłem rok czasu. Jeszcze żył pan pułkownik Boczkowski i mówię, butujmy pomnik, bo to sytuacja się nam nie powtórzy, póki jest okazja. I tak trwał rok czasu. Więc jak PiS wygrał wybory, spotkałem profesora Piotrowskiego, mówię, czy zechciał pan być honorowym właśnie członkiem komitetu do pomnika? Tak. Wojewoda też był z PiSu? Tak. Wszyscy po kolei. Więc złożyliśmy w Winie listę i z IPN-uśmy wzięli dyrektora IPN-u właśnie do tego i dzięki temu IPN powołał właśnie taki, zrobił sympozjum w Piaskach. Od tego się zaczęło. Zbierali składki, znaczy na budowę cegiełki. I tak się właśnie zaczęło. I Witold Marcewicz z Bełżyc wykonał to. Był rozpisany konkurs. Witold Marcewicz wygrał, także wojewoda dużo pomógł, bo załatwił dźwig. A na uroczystości odsłonięcia pomnika były obecne jakieś znane osobistości? Była taka sytuacja dość bardzo w tym czasie zła. Bo były uroczystości na Monte Cassino. Miał być zaproszony prezydent Kaczyński, prezydent Kaczorowski. Niestety zbiegło się to z tymi uroczystościami i dlatego nie przyjechali. Ale był Kurtyka. Kurtyka był w marcu. Też pojechał na Monte Cassino. Ja nawet zdjęcie zrobiłem na cmentarzu, jak było to sympozjum właśnie Kurtyki. Także Marek dał ci zdjęcie Kurtyki, takie ostatnie zdjęcia. I tak się właśnie zaczęło. Jeszcze może wytłumaczmy skąd ten pseudonim, bo to też jest, dlaczego Lalek dał. No właśnie, dzisiaj tak różne opinie krążą. Ten właśnie kolega Szacoń Czarny, pseudonim, mówi, że stąd się wziął pseudonim, że poszli do Kupaczewskiego Lwa,
w cywilnych, do zbroni, ale po cywilnemu. Oni byli umundurowani i mówili, o, przyszli za Lusię. A że ojciec był, no mówią, że przystojny, prawda, no to ten został czarny, a ten został laruś. No i tak. Ładnie chodził ubrany, był zawsze elegancki. Właśnie też świadkowie podkreślają, no, teściowa też zawsze tak mówiła, się elegancki, podobał się kobietom. Tak się złożyło, że ożeniłem się w takiej rodzinie, gdzie teściowa siedziała za ojca i też przyszły, też siedział. I właśnie kiedyś żona przyglądając zdjęcia i teściowa mówi, o, mówi, tutaj, mówi, zobacz, Basiu, do żony, mówi, zobacz, jaki, mówi, ładny był, żona mówi, mi się nie podoba. Teściowa z takimi nerwami, ty jesteś głupia, głupia. No tak mi się później mój śmiali, mówi, kobietom on się tak podoba, no nie wiem, jak to było. A jak pan myśli, co zachował pan w sobie tak z ojca, czy coś, ma pan z ojca takiego konkretnego, jeżeli chodzi o cechy charakteru? No na pewno patriotyzm. No. I zawziętość. Może ktoś z Państwa ma jakieś pytanie? Zapytać się, tak, przede wszystkim bardzo dziękuję Wam, młodzi koledzy, Panu Przewodniczącemu, żeście zaprosili Pana Franczaka i jest możliwość właśnie skontaktowania się z synem tego ostatniego partyzanta, można tak powiedzieć, ostatniego walczącego o Polskę niepodległą. Warto zwrócić uwagę, że rok 2006 jest znaczący, bo wtedy IPN odkrył, kto właściwie był, czego w ogóle nie przypuszczano, że taka sytuacja może być, dlatego że te akta nie były znane, a i niełatwo i dopiero po tym przeszukiwaniu akt udało się dotrzeć w 2006 roku do tych spraw. Natomiast już wcześniej sprawa ostatniego, powiedzmy, partyzanta Franczaka była i interesowała zwłaszcza młode pokolenie. W 30. pani Violetta w Gutnie ma, tak? Ona wydała książeczkę nawet z opartą swoją pracę magisterską, w którą w moim seminarium podjęła w 1999, bo magisterium uzyskała w 2001 roku, pisząc o nim, właśnie o tym ostatnim partyzancie, o panu Franczaku. I oczywiście w pracy tej nie ma momentu istotnego, no bo wtedy IPN-u materiały nie były odkryte. Więc widzicie Państwo, jak ważne jest to, że IPN materiały coraz bardziej odkrywa, chociaż jest dużo materiałów tak zwanych zastrzeżonych, do których nie ma w ogóle dostępu. Wspominany tutaj mój przyjaciel, byśmy się spotykali często i u niego i w Senacie, gdyśmy wybierali pana Kurtykę, właściwie on wspomina, mówi, no te najciekawsze materiały są i dopływają. Bo nawet w późniejszym okresie brano to z IPN-u i przenoszono z oryginalnych, jeśli były jakoś dla obecnych władz tych postkomunistycznych niewygodne i tam dołączano. Ale po to, żeby można z nich skorzystać, to musiały być dwa żądania podpisy i prezesa IPN-u, czyli pana doktora Widowej Kurtyki i z agencji tej, jak ona nam się nazywała, tego bezpieczeństwa wewnętrznego, czy jakoś już nie wiem, drugim się, inaczej nie może do tych akt dotrzeć. Tak samo z Lublina wiemy, że szereg akt zostało przeniesionych do tych akt zastrzeżonych, Być może z czasem dowiemy się jeszcze więcej, bo być może w aktach zastrzeżonych, jak hipotezuję, będą informacje o panu, o tacie pana Marka, który dzisiaj jest z nami. Także zainteresowanie tą postacią było na podstawie różnych, z tego co pani Gut przygotowywała, na podstawie różnych materiałów wspomnieniowych,
które krążyły i ściągnę z tą mylną informacją, że nie krewny żony, prawda, a ten pan Drak, że on się przyczynił do tego. Taki był stan badań. Zresztą nie mieściłoby się może w głowie wówczas postawienie innej tezy, takiej, że tak pan sam powiedział, pan Marek, że gdyby wiedział o tym, by nie dopuścił do tego, żeby jego mieszkanie on tam jakoś remontował. Także o tym pamiętajmy, właśnie to jest bardzo ważne. Być może z czasem materiały pójdą dalej. Ja to chcę porównać do okresu powstania styczniowego. Wcześniej, zanim do tego dojdę, chcę powiedzieć, że wcześniej, przed faktem dostrzeżenia sprawy pana Franczaka, uważano za ostatniego partyzanta Stanisława Marchewkę, pseudonim Ryba, z mojej łożyńskiej okolicy, z Czarnocina, którego 5 marca, czy 4 marca właśnie, 1957 roku zamordowano w Jeziorku, to w pobliżu Łomży. Jego stryjeczny, że tak powiem, chłopak był ze mną w klasie, dobry był w matematyce, no, może dzięki niemu, jakby pomagał temu, prawda, Marchewce z gimnazjum, którego stryjkiem Ryba, mogłem uzyskać 4 z matematyki, no, mimo że nie zasługiwałem na to i gdy ogłaszano to, powiedziałem co? Z przewodniczącym mi za mało, ja mówię za dużo, bo tego nie mogłem, uważałem, że to jest nadmierne. Także do tej pory tak uważano. Podobna sytuacja była z powstaniem styczniowym. Mianowicie uważało się, że ksiądz Brzyska i ten Wilczyński, że to są ostatni partyzanci, ostatni partyzant. Dopiero badania mojego ucznia, pana dzisiaj profesora, pana Eugeniusza Niebelskiego, wykazały, że jeszcze w 1972 roku, jeszcze w 1872 roku chodzili tacy właśnie jak Zapora, którzy samotnicy, którzy nie chcieli pójść i ujawnić, jakbyśmy powiedzieli, prawda? Po to, żeby, bo nie chcieli iść czy śmierci, czy Sybiru. Uważali to za niehonorowe, tak samo jak pan, jak tato pana Marka. Także, no nie wiadomo, może akta innych ujawnił, prawda, dalszych będą z czasem, ale trzeba wiedzieć, że dotrwanie do roku 1963, no to było coś wyjątkowego. To było bohaterstwo, zwłaszcza w takich diabolicznych sytuacjach, jakie komuniści służący do obcemu najeźdźcy nagonki prowadzili, doprowadzali, prawda, do takiej sytuacji. Jednocześnie trzeba widzieć, jakie to było również współbohaterstwo tych osób, którzy dawali wsparcie ojcu naszego dzisiejszego gościa. Przepraszam, że tak przeczytałem Państwa. Brawo! Jeszcze ja tym dopowiem. Śmierć wiekowami. Tak. Tutaj właśnie wspomniane, że Mazur wysypał, prawda? Tak. I podobno Mazur Zmynkowicz, porucznik ZOMO, był takim strzelcem górowym ZOMO, strzelał do twojego tatusia. Ponieważ ja pochodzę z Zmynkowic i ci Mazurowie, ich 3 braci, do jednej szkołyśmy chodzili. Ten najstarszy chodził z takim Wrońskim ze Świdnika. Już nie żyje ten taki Wroński. I właśnie tam się chwali, że on właśnie strzelał jako strzelec wyborowy. I ten właśnie strzelec wyborowy też nie żyje. Jak jesteśmy właśnie przy temacie tym jeszcze strzelania. Do nas do pracy, w biurze projektów pracowałem, przyszedł niejaki Woliński do pracowni projektowej. W gazecie wyczytałem w naszej Polsce, że właśnie Woliński powołał to grupę taką operacyjną chyba z
tak z 50 zomowców. Pytam kierownika, czy tak dyskretnie, czy to nie jest przypadkiem syn, co przyszedł do nas do pracy, tego Wolińskiego. On mówi tak. I co się okazało? Ta rodzina skończyła tragicznie. Syn tego Wolińskiego poznał dziewczynę, tu tak powiem w nawiasie, gdzieś tam w Przemyślu i właśnie pojechał z to sybaty do Przemyśla. Jak wracając, ona mówi, daj to ja poprowadzę samochód. To było po deszczu, było ślisko, dość szybko pędzili, rąbnęli w drzewo, zginęli. Temu Wolińskiemu zmarła żona na raka, ożenił się z drugą. I on właśnie niedawno, półtora roku biegł pogrzeb. I ten Woliński leży na Lipowej, na cmentarzu. Ja odnalazłem grób, ten co właśnie powołał to grób. Można znaleźć, jak się idzie, tutaj taka kaplica wojskowa jest. Właśnie tutaj, tam jest grób Wolińskiego. Proszę Państwa, w filmie pojawił się też wątek tego, że Lalek był strzelcem wyborowym, a tutaj jeszcze niech Pan Marek wspomni o tym, jak przeglądał akta IPN no właśnie, i zupełnie coś innego się pojawił. Nie tylko tu, ale właśnie nawet ten Szacoń mówi, że ojciec świetnie strzelał. No bo ojciec, tak dodając, jak był w tej żandarmerii, był zarazem w drugim wydziale, no to był wywiad, prawda? No. I no świetnie strzelał, no właśnie ja czytając akta, ten jeden z tych dowódców mówi, że ojciec strzelał do niego z 3 metrów i nie trafił, taki był spanikowany, właśnie ten czarny mówi, Marek mówi, co oni to piszą, ojciec 3 metrów to bym piegi powybierał na twarzy. No ale bo pisać się pisało, ordery były, awanse były. A to się stało z tym Mazurem, tym zdrajcą? Zmarł na raka. Jak dawno? No już gdzieś około 2000 roku. Jeszcze nie był ujawnione? Nie, nie, nie. A ten nauczyciel, który... O nie, to ten już nie żyje. Skąd to się wziął? Ten? A to też taki jakiś rzutek gdzieś ze wschodu był. Ale warto gdzieś kiedyś wspomnienia podać nazwisko. Tak, Welhan nazywał się, jakieś niepolskie też nazwisko. Nasz. Jeszcze